Proszę Państwa, to jest 74 rok. Wydanie tej książki. Rok wydania, tak. Seria plus minus nieskończoność była bardzo popularna i miała swoją wagę. To jest taka biblioteka myśli współczesnej. I chodziło mi o to, że w tamtym czasie, na początku lat 70., przyszła do władzy nowa ekipa z Edwardem Gierkiem na czele, która postawiła na rozwój narodu polskiego, odchodziła od kanonów komunizmu. Starzy jeszcze wtedy żyjący komuniści uważali, chyba słusznie, że to już nie jest komunizm, to co było za Gierka, to tylko miało etykietkę komunistyczną na zasadzie bezwładności informacyjnej systemu. I z tym łączyło się otwarcie na Zachód. A pamiętajmy, że były dwa obozy wtedy. Walka między dwoma obozami, niezależnie od etykietek ustrojowych, miała charakter twardej walki geopolitycznej, uwarunkowanej przede wszystkim interesami geopolitycznymi. Już w tym czasie nawet Związek Radziecki odchodził od komunizmu. To już tylko była etykieta. To był po prostu nowa wersja imperializmu rosyjskiego, jeszcze pomalowana na czerwono, co zresztą już dawno zauważył polski wybitny historyk Kucharzewski w swojej książce Od Białego Caratu do Czerwonego. Proszę Państwa, z tym otwarciem na Zachód łączyła się oczywiście dywersja, dlatego że obóz zachodni był zainteresowany w osłabianiu przeciwnika, ponieważ Polska była elementem tego bloku socjalistycznego, tak zwanego socjalistycznego. No wobec tego ten atak szedł również przeciwko Polsce. Z jednej strony osłabiał on ten cały blok radziecki, a właściwie rosyjski, ale z drugiej strony przy okazji niszczył naród polski. I nam chodziło o to, żeby nie dopuścić do niszczenia narodu polskiego. A to niszczenie właśnie odbywało się przy pomocy tych metod. Zresztą, proszę Państwa, w tej chwili znaleźliśmy się w innym bloku, ale ten blok sypie się, to zresztą widać. Już w tej chwili nie ma takiego dwubiegunowego świata. Wewnątrz tak zwanego obozu zachodniego toczy się twarda walka. Polska opowiedziała się po stronie Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników, to znaczy przede wszystkim Wielkiej Brytanii i Izraela. I w związku z czym wszyscy przeciwnicy Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Izraela atakują Polskę w tej chwili. Już nie na zasadzie ideologicznej, bo to teraz już nikt nie potrzebuje do uzasadnienia takich działań podpierać się ideologią, tylko atakują nas po prostu, bo jesteśmy w tym obozie, bo opowiedzieliśmy się po tej stronie dość wyraźnie. No i tutaj, proszę Państwa, właśnie w tej chwili, właśnie w ostatnich latach, te metody są stosowane na o wiele większą skalę niż były w okresie PRL. No właśnie, to jest, panie docencie, bardzo ciekawe, bo z tej sugestii, z kontekstu, jaki wynika z książki pana Piotra Joryszyńskiego, już w 70., nawet w połowie, pierwszej połowie 70. lat, robiliście naukowe analizy, jak demoralizować poprzez pijaństwo, poprzez to, poprzez tamto, tam jest to wymienione. A się okazuje, że dopóki był ten, no nazwijmy to w pewnym żargonie, dla niektórych wstrętny PRL, stopień demoralizacji polskiej młodzieży i polskiego społeczeństwa w mediach, w gazetach, w przyzwoleniu na pewne zachowania było o wiele, wiele mniejszy niż stopień demoralizacji, który odbywa się po 89 roku. Tak. I dzisiaj tę demoralizację robią zachodnie ośrodki. Nie te ośrodki, któremu wyście robili analizy, tylko zachodnie. No, powiedzmy, czasopisma dla młodzieży wydawane przez wydawnictwo Bauera czy Springera, niemieckie czasopisma, no sieją tą demoralizację, która wówczas była nie do pomyślenia, żeby tak demoralizujące treści w kioskach ruchu były normalnie do kupienia. Oczywiście, proszę pana. I wtedy w PRL-u wydano w nakładzie 10 tysięcy
tą moją książkę. Czyli ostrzeżenie, jakie tak. metody pewne wrogie zachodnie ośrodki stosują, zaczynają stosować. Tak. Więcej miałem takich publikacji. Nie wyłączając Trybuny Ludu, Walki Młodych i różnych... Czyli ówczesnych nośników informacji, jakie były... Po tych głównych nośników tak. informacji. W telewizji też występowałem. Dzisiaj, no, niech ktoś spróbuje tą książkę wydać. Ona jest oczywiście w internecie, bo internet na szczęście nie podlega cenzurze i tam no, jak się wrzuci w Google moje imię i nazwisko, to można znaleźć pełny tekst tej książki, ale ciekaw jestem, czy jakiekolwiek wydawnictwo dziś by się ośmieliło to wydać, a na te tematy właśnie, o których ja wtedy mówiłem, o których pisałem w tej książce, również nikt nie zaprasza mnie na rozmowy do mediów. A jakie to są tematy? No to proszę Państwa, ja może pokażę dowód rzeczowy, dlatego że w nauce są twierdzenia i dowody. No właśnie, bo teraz poruszamy się w sferze pewnych ogólników, tak. gdzie można powiedzieć, no, że Pan próbuje się troszeczkę wybielić. Tak jest. A co ja rzeczywiście po prostu było... chcę pokazać, jakie były fakty. Otóż książka, którą cytuje Pan Profesor Jaroszyński, Cybernetyka Kultury, wydana w 1974 roku, zawiera rozdział, o proszę bardzo, Cybernetyczne problemy walki informacyjnej. Tak. I to jest ten rozdział, którego wręcz egzegezę przeprowadza Pan profesor Jaroszyński, no więc chyba na pewno go przeczytał w całości. I najciekawsze w jego tekście nie jest nawet to, co on napisał, tylko to, co opuścił. A opuścił przykłady, które miały wtedy i mają teraz również zasadnicze znaczenie. Mianowicie ja może zacytuję, to jest strona 268, 269 i 270. Ja zacytuję to, co profesor Jaroszyński, katolicki naukowiec pracujący na katolickich uczelniach, co opuścił. Dezorganizacja pośrednia może się na pozór wydawać mało wydajną metodą walki, gdyż na jej rezultaty trzeba stosunkowo długo czekać. Jeżeli jednak wziąć pod uwagę rezultaty uzyskiwane w długich okresach czasu, wówczas okazuje się, że jest to jedna z najbardziej skutecznych metod walki informacyjnej. Jej skuteczność docenili w pełni hitlerowcy, którzy mimo posługiwania się energetycznymi metodami walki stosowali na wielką skalę metody dezorganizacji pośredniej. Warto przytoczyć ciekawy przykład z tego zakresu. I to, koniec cytatu, proszę Państwa, to jest właśnie przykład, który opuścił i przemilczał profesor Jaroszyński zarówno w swojej książce, jak i w tym wykładzie, którego fragment jest dostępny w YouTube. A przypomnijmy, że to miało służyć do ostrzeżenia również tamtych władz przed tymi zachodnimi metodami walki z polskim społeczeństwem. Tak. O aspekcie etycznym pan Piotr Jaroszyński wspomina. Wspomina. I tutaj, proszę Państwa, właśnie będzie źródłowy dowód rzeczowy. Strona 269-270 tekstu, o którym profesor Jaroszyński był łaskaw milczeć. Mianowicie to się nazywa dezinformacja dysymulacyjna w języku jakościowej teorii informacji. Proszę Państwa, cytuję tą moją książkę. W wydawanych przez Państwowe Muzeum w Oświęcimiu w zeszytach oświęcimskich opublikowano reprodukcję dokumentów Sprawę SS Brygady Führera Karla Klauberga. Jeden z dokumentów dotyczy generalnego planu wschodniego Reichsführera SS. Pochodzi on z 1942 roku, kiedy to wydawało się hitlerowcom,
że wygrają wojnę i będą mogli w pełni zrealizować swe plany na wschodzie. W dokumencie tym czytamy między innymi, cytuję, powinno być oczywiste, że polskiej kwestii nie można rozwiązać w ten sposób, że zlikwiduje się Polaków podobnie jak Żydów. Tego rodzaju rozwiązanie kwestii polskiej obciążyłoby naród niemiecki na daleką przyszłość i odebrałoby nam wszędzie sympatię, zwłaszcza, że inne sąsiednie narody musiałyby się liczyć z możliwością, iż w odpowiednim czasie potraktowane zostaną podobnie. Moim zdaniem, pisze autor tego, a to autorem jest niejaki dr Wetzel, moim zdaniem musi zostać znaleziony taki sposób rozwiązania kwestii polskiej, ażeby wyżej wskazane polityczne niebezpieczeństwa zostały sprowadzone do możliwie najmniejszych rozmiarów, koniec cytatu,